zapuszczone, masz dużą łatwość, bo jest ślisko. Dużą łatwość, to powiedzmy. Bez padu, bez czapraka dzisiaj. No bo to już jest czas, troszeczkę na inną symulację. To jest po pierwsze. Jest bardziej ślisko, to jest jedna rzecz. Lepsze czucie konia, to jest druga rzecz, nie? Na pewno będzie jej łatwiej puścić bioderka. Ale to jest taka... Tu się zastanowimy, zobaczymy, jak jej będzie to szło i w ogóle, jak jej się spodoba to jeżdżenie bez żadnych czapraków. No bo to trzeba obserwować. Bo to jest... Raz jest tak, że jest fajnie, bo tu jest teraz... Mamy troszeczkę bardziej twardo, nie? Bo jednak czaprak amortyzuje i jest taki bardziej... W terenie jest wtedy taka bardziej rozbujana. I trzeba zobaczyć, czy jej to pasuje, czy nie, jak się zachowują bioderka i w ogóle jak jej to idzie. Ale widzę, że całkiem fajnie. Ja wolę Tereskę, jak ona jeździ po miękkim, ale z drugiej strony po miękkim, to ja lubię to ze względu na jej bioderka, ale nie lubię tego ze względu na kadłubek. Bo się tam buja cała. A jak jeździ po twardym, to ma dużo lepszą stabilizację tutaj, w tułowiu, ale dużo gorzej puszczają bioderka. I to tak... Tereskę to, nie wiem... Trzeba po wszystkim. Trzeba ją rozdzielić po prostu i bioderka puścić na orbitę, a kadłubek na beton. Na beton. Pokaż się. Cześć. To wiesz, że tu masz Słomkę? Wiesz o tym? No, jak tylko mówię. Najpierw prosto, plecyki jak prosto. Jak zatrzymujemy konia tereniu, to też wodzenie mogą iść zupełnie do góry, tak bardzo, bardzo, aż po same oczy. Broda, po same oczy. Brody, co ty, Brody, robisz? Weź, dostaw Brody, tą nogę. Brody, postaw nóżkę. O, właśnie, dobra. Dobry koń. Nie mogą wodze iść tutaj zupełnie pod same okularki, tylko trzeba wszystko robić, wiesz, tak jak ujeżdżenie, jak ten cross, to wszystko musi być robione bardzo elegancko. Czyli jak chcesz konia zatrzymać, to delikatnie do siebie, tutaj, na linii rączek, ok? Czyli nie wysoko, tak o. Rączki mogą iść w ten sposób, do siebie, od siebie, a nie do góry i w dół, dobra? Okej. Okay. Brawo. Robimy próbę zatrzymania. No to dobra, nie wysoko, dobrze, tylko super, do siebie. O to chodzi, pięknie, właśnie, do siebie, nie? Nie tak, tylko tu, do siebie. Rączka. O, prostutkie plecyki, bo o, zobacz. I teraz jest idealnie, no, super, pięknie siedzisz. I raz, dwa, trzy. Ściskamy, mocno. Tak, dobrze, tak. No, ja już tu nie pomagałam prawie. Dobrze, brawo, o to chodzi. Ruszek. I w którymś momencie koń też to czuje, że ty się przygotowujesz do tego ruszenia i będzie potrzebny coraz mniejszy bodziec. Będziesz się napinać, on będzie, a okej, okay, dobra, ona chce ruszyć. On się będzie też uczył ciebie. No. Tam, tam i tam. Na pewno? Tak, to znaczy tu, 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 tam. Kawałek chociaż tą ścieżką, dobra. Tam obok parczku? Nie, tylko tu. I tu będziemy przy hali jechać tą ścieżką. A, o to dobre, chodzi. No, no. I to, tak. Tam się nie pchamy, bo tam jest... Lemming. Tam są lemingi. Tu jest środek wodzy, czyli łapiesz sobie tutaj, ciup, palunio. Hops. Dobra, i tak samo tu. Okay. Super. I to są już skrócone wodze, tak? Całkiem niezłe. Tak. I lecimy, tak? O, właśnie, tak, tak. Właśnie, masz siedzieć jak penne. Masz siedzieć jak penne. Jak makaron penne, al dente taki. Tak. A nie taki przegotowany. Tak, nie przeciągnięty. Bądź gotowa, plecyki muszą być gotowe i w razie czego łap się pasa, po to on jest. Dobra, żeby puk, mieć taki odruch nie łapania się nogami, tylko łapką za pas. Pamiętaj o nóżkach. Prostuj je tak, jakbyś chciała dotknąć paluszkami ziemi. No. I jak patrzysz w zakręt, patrzymy w miejsce, które chcesz skręcić, to wtedy ciałko się układa. Bez zbędnych ruchów. Dobra. On dobrze chodzi na głos. Bardzo. Nie? No. Czyli jak mówimy prr, jak mówimy dalej, coś takiego, to on rusza, musisz zatrzymuje się. Musisz do niego mówić, możesz cokolwiek do niego mówić, on na pewno się wysłucha. Ale zobacz, jeżeli ściskasz nogami i on nie reaguje, to pomóż sobie głosem, bo on też się uczy w ten sposób. Mhm. Nie? To jest tak, jak uczymy psa na przykład siad. Nie? On nie wie, co znaczy siad, dopóki tej komendy jakby nie pozna. Nie zrobimy jej całej, prawda? A żeby sobie pomóc, to najpierw psy częściej łapią komendy optyczne na przykład. Więc jest ręka razem z siad, podkładasz głos i wtedy jest cała komenda. Naucz go, że to lekkie ściśnięcie, bo ono jest dużo lżejsze niż moje na przykład, inne, to też znaczy rusz. No dobra, kręcimy w bramkę. Bioderko, bioderko, trzymaj bioderko. Uważaj,
Tak. Sama. Rączka nisko. Nisko rączki obie. Tak jest. Bioderko się trzyma. Trzymaj. I zatrzymuj powolutku, powiedz. Prrr.